Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry. Gramy w Wolsen. Kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy oczywiście Stormhold. Mamy pomówić z Ilainem. Iltainem. Kiedyś się nauczę to wymawiać. Spoko. Z Ilainem mamy pomówić odnośnie ukończenia ostatniej misji. Zaraz do niego pójdziemy. W poprzednim odcinku wypadł nam całkiem niezły topór bitewny. Wygląda całkiem spoko, unikalny. No, ogólnie ubrani jesteśmy chyba całkiem fajnie. Idziemy, nie będziemy tutaj przedłużać, bo nie wiadomo, co nas czeka w dzisiejszym odcinku, bo te misje są dosyć mocno, może nie zróżnicowane, ale takie nieoczekiwana długość ich jest. Dobra, biegniemy szybko pogadać tutaj z kolegą. Gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę, a tu jesteś. There's no time to be worn down. When one trial ends, I have to plan our next course of action and start all over again. You weren't always like this. When I met you, you were afraid, fumbling, worried about your family. Somehow, you're different now. I don't see the point of discussing this. Have you thought about our next step? Yeah, I guess I have. And? I can't just leave thousands to die. Not for the sake of some legend that none of us really understand. If I can find some way to save her, I will. Trust me, I gain nothing from her death. But she's flying free. How are we meant to find her? She's hungry for flesh. No doubt she'll leave a trail. I'll ask Zali here to gather reports from the countryside. Tell him to look for a den. Ashara's been ripped from her home, from her children. She'll be looking for some place she feels safe. Good idea. I'll pass it on. Okay. Udaj się do Rady Oszary. Oczywiście tego smoka widzieliśmy w poprzednim odcinku. Myślałem, że będzie nas atakował, ale on po prostu odleciał. Mamy zaakceptować kolejną misję, także lecimy kolejną misję zaakceptować. Zobaczymy, co tym razem. Pewnie znowu będziemy musieli poczekać i tę pomniejszą misję wykonać, zanim pojawi się ta główna. Dobra, no ale to porozmawiajmy. Tutaj. Lord, I presume you have heard the reports. Shara has been busy. She's showing no signs of stopping. We need to get to her soon. I have gathered volunteers for a scouting operation to see if they can pinpoint her whereabouts. Just give the order. Okej. Okay. Znajdź Oszarę. Oszara jest stracona. Rytuał kultu Aberranta nie mógł zostać zatrzymany na czas, by ją uratować. Teraz została zdeprawowana przez głód ciała, zaszczepiony w niej przez upadłego pana Astarota. No pewnie będzie trzeba ją zabić prędzej czy później. Otrzymano raporty od ocalałych szału Oszary, rozproszonych po całym terytorium Stormfall. Iltain wierzy, że znajdzie ona miejsce do odpoczynku i podporządkuje sobie terytorium. Aby znaleźć to terytorium, trzeba będzie wysłać zwiadowców. Wynik misja, gdy opadnie już kurz, zostanie odblokowana. Dobra, no rozpoczynamy projekt. We'll send news when we found her. The rest will be up to you. Okej. Okay. I teraz czekamy, aż oni ten projekt zrobią, tak mi się wydaje. I do tego czasu musimy podjąć nowe operacje, czyli idziemy poszukać jakiejś nowej operacji. Kontrakty są trzy. Jakieś takie proste, tutaj napaść na przykład. Republikanie skupili swoje siły w tym miejscu, zapewniając ci dogodną okazję do ataku. Może napadnijmy jakichś takich ludzików zwykłych. Kupimy modyfikator. Czempioni mają modyfikator bossa, grad włóczni. Wrogowie posiadają dwa wartości odporności na żywioły. Wrodzy czempioni mają plus 50 lub maksimum zdrowia. No to dosyć długo będzie trzeba ich bić. No weźmy to. Można oczywiście więcej tych modyfikatorów i utrudnić sobie zadanie dosyć mocno. No dobra, weźmy jeszcze jeden. Wrogowie posiadają plus 32% odporności na obrażenia od dolegliwości. Gracze posiadają minus 40% przeskalowanych obrażeń od pocisków na dystansie do 15 metrów. W sumie to nie wiem. Weźmy to. Dobra. Zobaczymy, czy uda się przejść z dwoma modyfikatorami. Ok, rozpoczynamy. Idziemy sobie, bo dzisiaj nas czeka prawdopodobnie też dwie misje. Jedna tutaj i druga... Aha, bo tutaj tylko walczymy z nimi. Okej, okay, muszę przyzwyczaić się.
To są te misje takie, gdzie... Gdzie oni nas atakują. Dookoła wszystkich. Znaczy, inaczej. Skoncentrowałem się na tym, co, jak mam grać i przypomnieć sobie przyciski, a nie na tym, co gadam. Chodzi o to, że jesteśmy w zamkniętej arenie i musimy wszystkich zabić po prostu. To raczej nie powinno sprawiać jakiegoś większego problemu. Wypadałoby nabić sobie tej pierwotnej esencji odpowiednią ilość. Wyrżnij każdego oczyszczacza. Staram się jak mogę. Nie wziąłem chyba tego kamyka, tak właśnie. O, 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 jakiś kurde szpon. Dobra, szpon padł. W międzyczasie próbuję tam zbierać te punkty, te wszystkie przedmioty, które wypadają. No, jest jakiś boss. Alastor. I Bago. I jeszcze raz oszołomiony, dobra. Nie mam szału, może bym wypił miksturkę. Bardzo ładnie. Zginął. Okej, okay, operacja zakończona. Ładnie, przyjemnie. Wracamy do Stormfall, tylko chciałem zobaczyć, czy niczego tutaj nie zostawiłem. No nie. Okej. Okay. To nie było takie trudne. Trzeba będzie ryzykować, zacząć ryzykować i ustawiać sobie wszystkie 5 tych modyfikatorów. I zobaczyć, co wtedy. Tutaj stąd to raczej... Chociaż ten topór bitewny, no nie, to co mamy to jest lepsze oczywiście, ale już taki nie jest zły. Dobra, weźmiemy, sprzedamy go oczywiście. Nazbieraliśmy jakiś... O, jakieś nowe, w ogóle duże klejnoty. Proszę bardzo. Proszę bardzo, stąd lecą jakieś duże klejnoty. Czyli tu można by było wyciągnąć ten, który mamy. I tu jest do obrażeń krytycznych. A tutaj też pokazuje plus 3%. Tu pokazuje. Chyba, że tu był jakiś inny. A nie, bo poziomy, to jest z trzeciego poziomu. Dobra, nieważne. Kamyki odrzucimy sobie. Do naszego schowka. No właśnie, tylko że mamy tutaj... A to może weźmy tego tutaj, o, żeby mi się tutaj grupowały wszystkie po kolei. Może być tak. Dlaczego nie? Dlaczego by nie? Mamy dużo miejsca ogólnie, bo mamy jeszcze przecież zakładki. Aha, za 20 tysięcy złota. Dobra, odblokujemy. To weźmiemy w tę zakładkę, wrzucimy... O, będą same unikatowe rzeczy, a tu jest tak jak jest. Okej, dobra, podoba mi się. Idziemy do kupca. Na ramiennik dla berserkera. No, 193 zdrowia, 36. No nie. Spodnie dla berserkera. No też nie. Na pierśnik dla łotra to na pewno nie, no i to sprzedajmy. Dobra, idziemy pogadać o tej misji. What's left of Oshara's council, and we shall discuss it further. Zwiadowcy ustalili położenie Oshary. Swoją działalność koncentruje w zatopionych ziemiach, surowym terenie pełnym smolistych dołów z kluczowym szlakiem handlowym biegnącym od Stormfall do Vulkai. Krwawa karawana ze Stormfall miała przez nią przejechać w drodze do Vulkai, ale nie dotarła do celu. Można tylko zakładać najgorsze. Czas położyć kres Oszarze. Znaleziono Oszarę. Misja, gdy opadnie już kurz, może się rozpocząć. No, powiem wam, że... Twoi zwiadowcy podali ci ostatnią znaną lokalizację Oszary w zatopionych ziemiach. Przebiegający przez nią szlak handlowy czyni go idealnym terenem łowieckim dla szalonej matrony. Jedyne, co ci pozostało, to udać się tam i położyć kres szaleństwu Oszary na dobre. No, będzie trzeba zabić tego smoka jednak. I to może nawet w tym odcinku. Zwłaszcza, że zadaniem jest znalezienie jej. I don't think I could have humored those dullards for a second longer. Now, let's follow the ashes. Dobra, misja się rozpoczęła. Możemy próbować ją pokonać. Jacyś się obudzili. Dobra. To jeszcze mi biją. Halo. Rękawica dla berserkera i sztylet wypadł. No i chodzą za mną. Dajcie się tutaj ogarnąć na dzień dobry. Dobra.
Mówię, dobrze by było naładować całą tę esencję, bo nie wiadomo, czy z tym smokiem, jak będziemy walczyć, to nie będzie potrzeba nam. Jeśli w ogóle będziemy walczyć, bo to tak na razie to nie jestem pewny jeszcze. Czy nie będzie nam potrzeba całego tutaj paska tej esencji, żeby się zamienić w tą formę dziwną podczas walki z bossem, bo to jest całkiem przydatne. Mogę to przeskoczyć? Mogę przeskoczyć. Nie musiałem chodzić dookoła. Dobra, tutaj zejdziemy oczywiście do tej lokacji dodatkowej. Dobra. Otworzymy skrzyneczkę. Co to wypadło? A, barwniki. Zginął. Ten już znam, także nie mogę nic z nim zrobić. To mogę się nauczyć. Gitara. Idziemy do podziemi. Mglista pustka, nie ma tutaj żadnego zadania do zrobienia, nie ma nikogo, nie trzeba nikogo jakoś specjalnie zabijać, aczkolwiek kolegów tutaj pozabijamy, no skoro są już, to trzeba się z nimi rozprawić. Nie czy nic ciekawego. Okej. No dobra, myślę, że te lokacje są stworzone tylko po to, żeby kupca tutaj znaleźć i mu posprzedawać wszystkie przedmioty. Inna sprawa, że dopiero zaczęliśmy misję, a już jest kupiec. Na razie to nie mam mu co posprzedawać, chociaż no już się znalazło jakiś napierśnik do sprzedania. To coś, to co to jest, wisi sobie. Oczywiście jakby zbierał te wszystkie niebieskie jeszcze pierdoły, to by było dużo więcej, no ale ja nie zbieram tego, także jedynie takie żółte jakieś niepotrzebne można mu sprzedać. Rękawica. Czy ta rękawica jest lepsza? 190, 190, 30. O! Do zaciekłości plus 7. I to jest do zaciekłości plus 8 i tu jest plus 6 jeszcze. Do szybkości ataku, do wartości wszystkiego odporności z tego przedmiotu, do wartości szansy na unik pasywny. Do wartości szansy krytycznej. Dobra, nie chcę tego. To mogę sprzedać, duża mikstura mocy mogę sprzedać, czarodziej, napierśnik dla berserkera, ale to co mamy wygląda na lepsze, dobra, kamyki zostawimy. No i tyle. Lokacja ogarnięta, idziemy dalej. Jeszcze ty, bardzo ładnie, a jeszcze nie zginąłeś. No to masz młotkiem, a to masz jeszcze raz. No i ładnie. Tej mikstury nie będę zbierał. To zabierzemy. Coś przeleciało nad nami. Także ten smok. Mogę cię zabić? Mogę cię zabić. Niedobrze takich zabijać, no ale oni się męczą także. Także podobijamy ich. Chyba dobrze robię w ogóle. Lata nad nami ten smok. Przyznam, że troszeczkę się stresuję, jak pomyślę, że będzie walka z nim. Bo jest duży. Ciebie zabiję, tutaj cię zostawiłem. Dwóch zostawiłem w ogóle. Pozabijam ich, jak się palą i się męczą, to ich pozabijam, dlaczego by nie? Nie wiem, może jakieś osiągnięcie za to jest na przykład. Że zabiję wszystkich. Chyba wszystkich zabiję. Nie wiem, może minąłem jakiegoś. Nie wydaje mi się, ale... Ale może być różnie, dobra. Tam są jeszcze jacyś. Tam byli jacyś. Dobrze by było mieć dużo odporności na ogień, tutaj na to wychodzi. Dużo szczurów, no ale to szczury to są najmniejszym problemem tutaj. Okej. Okay. Jeszcze to zniszczmy, żeby sobie zabrać całą kasę. Oho! I'm sorry it's come to this.
Dobra, nie podoba mi się to wszystko. Na razie to mnie nie atakuje w żaden sposób. Nie podoba mi się to. She's heading further east, deep into the sunken lands. I need to stay on her trail. I co to wszystko? Ściągnie oszale w głąb zatopionej ziemi. No nie, ona odleciała. Tak jak mówiłem, pierwsza walka jakaś taka prosta. Żeby nie było. Naładowaliśmy sobie za to pierwotną esencję, także spoko jest. Pierwsza walka jakaś taka prosta. Bardzo prosta, nie zadała nam w ogóle żadnego ataku. Zniszcz kapsuły inkubacyjne. No dobra, szukamy kapsuł. Zadanie dodatkowe, znaleźć kapsuły inkubacyjne. Takie urozmaicone to jest, nie mogę powiedzieć, że jakieś tak bardzo monotonnie tutaj jest. Te zadania są takie dosyć... No jak to w grze RPG, no tutaj za dużo nie można wymyśleć, no. Ale nie ma, że tylko o kurde. Nie ma, że tylko idziemy i siekamy. Znaczy, jest. W sumie idziemy przed ciebie i siekamy cały czas. Ale przy okazji właśnie jeszcze jakieś dodatkowe zadanka są. Dobra, te kapsuły inkubacyjne powinny być gdzieś tutaj. Ja nie wiem, jak to wygląda. O, jest, widzę już jedną. Widzę jedną, tutaj jest. Aha, to takie coś musimy tutaj. To nie wiem, czy nie przegapiłem już jakiejś. 5 mamy znaleźć. No dobra, tutaj będą bossowie. Jest kolejna kapsuła. A nie, no z gwiazdką jest w sumie tak, że teraz sobie pomyślałem, że jakby... Że nie, raczej nie przegapiłem żadnej. 46 poziom wpadł, bardzo ładnie. Kostur. Spodnie. Rzućmy okiem, czy tu jakieś skrzynki nie zostawili nam. Na końcu nie. Wpadł poziom, także ja bym sobie dodał do... A weźmiemy standardowo. Trochę punktów tu, trochę punktów w życie. Potwierdź. I tutaj jeszcze w tym drzewku tu chcieliśmy, tak? Plus 8% zmniejszenia kosztu szału. No to się może przydać, bo szału używamy bardzo dużo. I bardzo często się kończy i nie możemy atakować. Znaczy muszę miksturkę wypijać, także chyba będzie tak w porządku. No i lecimy dalej. Na razie... No myślę, że tego smoka będziemy musieli pokonać ze 2 albo 3 razy. Aż go całkiem pokonamy. Ostatnia faza, znaczy ostatnia jego wersja będzie pewnie bardzo mocna. Dobra. Tego zostawiamy. Tu jest jakiś wielki eksperyment. Gitara. Tu jest kolejne. Jeszcze jedno zostało gdzieś. Bardzo ładnie. Pewnie tu. Chociaż nie, bo tutaj jest koniec mapy. To tu raczej nie ma. No nie. Gdzieś jedno jeszcze się zgubiło, ale zaraz spróbujemy znaleźć. Okej, kostur. Halo, gdzie jesteś? No jest, proszę bardzo. To mogę podnieść? Chyba nie. Misja zakończona. O. No jest smoczysko. Do zaciekło. No, to słabsze są niż to, co mamy. Weźmiemy ten z wytrzymałością, ale. Ale to jest słabsze niż to, co mamy. No cóż, idziemy szukać smoka dalej. Okej, okay, tutaj tę odnogę zbadamy też. To mogę niszczyć? Mogę te jaja niszczyć mimo wszystko, nawet jeśli nie są questem. Dobra. Bardzo ładnie. Teraz jeszcze was tutaj, o.
Do skrzyneczki chciałbym się dobrać. Jak już tu jestem, czarodziejski hemp. Spadaj koleś, przestań mnie tutaj bić z tyłu. Dziękuję. Stąd to chyba, nie wiem. Może punkty doświadczenia lecą za zabijanie tych... Znaczy za rozbijanie tych jaj, ale tak ogólnie to chyba nic z tego nie mam. No, gin. Dobra. Kolejna grupa. Tego młotkiem tutaj spróbujemy i jeszcze w ten sposób. Ok, rękawice podniosę. Mam nadzieję, że będzie... No, dostaliśmy skórkę. Mam nadzieję, że będzie gdzieś dodatkowa lokacja z kupcem. Znaczy z kupcem, z tą dziwną fontanną. Czy jak to tam nazwać? Dobra bomba. Znaczy beczka wybuchająca. I tu gdzieś snajper jest, halo. Mamy ściągnąć Oszarę do republikańskiego obozowiska. No dobra, postaramy się. Rękawica ciężka, też zabierzemy. Tutaj jest wąska droga. Nic tu się nie dzieje poza... Poza tym, że mnie próbują zabić z każdej strony. Mamy rubin. I jeszcze was tutaj. Tutaj zobaczymy, może pilnowali jakieś ciekawej skrzynki. No niestety nie pilnowali nic. Nic nie pilnowali. Nie to nie. Kulki czerwonej nie musimy brać, bo na razie życie mamy. No, oni tutaj będą walczyć z tym smokiem. Znaczy już walczą. Idę im pomóc. Dobra, już się nawalczyli. Już się nawalczyli. Chyba smok spalił wszystkich. No dobra. Aha, nie. Chciałem zasejwować grę, tu nie ma sejwa. Nie mam szału w ogóle. No, muszę. Muszę... O, ładować tu. Jeszcze nie oszale do legowiska. Dobra, dalej to nie koniec. Tak jak myślałem. Dalej jest... Ona żyje. Ale znowu ta walka była taka... Ostatnia mną pozamiata pewnie. Tutaj raczej nie było wyzwania żadnego, no bo... Nie, ten przycisk nacisnąłem, ale w sumie... Nie było wyzwania żadnego w zabijaniu... Oj, w zabijaniu tego smoka. Nie zadawał... O kurczę, nie zadawał żadnych obrażeń, tak naprawdę. Nie wiem, albo jest zbugowany jakiś, albo naprawdę ostatnia wersja pozamiata mną, także... Nie uda się tej misji przejść. Jestem ciekaw, bo dalej nie wiem, czy jeśli misję sfejluję i zginę w trakcie jej wykonywania, to czym... Bo mam 3 tokeny oczywiście, prawdopodobnie. Powinienem mieć. To czy jeśli pozbędę się wszystkich i umrę po prostu tak normalnie, to czy muszę ją zaczynać od początku i wszystko od początku robić? Wydaje mi się, że tak, ale... Ale nie wiem. No nie uciekaj, nie uciekaj. Ciebie tutaj chciałbym zabić, bo ty jesteś wkurzający z tym strzelaniem. Nie w tego uderzałem, co chciałem. Co tutaj jest? Dobra, i teraz by... Ojej! Kurde, ja się władowałem, ale dobra. Mamy tutaj życie. Trzeba uważać na to, gdzie ten płomień jest. Mglista pustka kolejna, czyli znowu po prostu dojście do miejscówki, gdzie będzie można posprzedawać wszystko. To teraz zbieramy wszystko jak leci, bo mamy niedaleko prawdopodobnie. Pająki, proszę bardzo, ile pająków. A ty? Dobra, zginąłeś też. Tutaj odnoga jakaś, skrzyneczka. W takich odnogach kryją się jakieś skarby. No dobra.
zabójczy pęd tam wypadł. No ty będziesz strzelał z tym. O, właśnie. Tymi swoimi włóczniami, jak zginiesz. Także trzeba uważać. Tu jest kolejna skrzynia. Jakiś pajączek jeden mnie tam próbował przeatakować. O, tutaj jakieś coś ukryte było w ścianie w sumie. Co tutaj jest? Tutaj jest... O, to będzie trzeba zniszczyć. Tutaj wyjdą jacyś wrogowie, ale to zaraz. Najpierw rzućmy okiem tu. Pokonaj falę wrogów. Tak jest. No. Czy to już cała fala wrogów pokonana? I co z tego dostałem? Nawet przyspieszenia chyba nie mam. No dobra, nie to nie. Pająki mnie gonią cały czas. Krwawiące ostrze ma kolejny poziom. O, ile pająków. Coś wypadło? Nie wypadło chyba nic, albo nie zauważyłem. Tutaj też nic nie wypadło. Dobra, dotarliśmy do kupca. Świątynia handlu. O, to jest świątynia handlu. I w świątyni handlu sprzedajemy wszystko po kolei. O. A to dokładnie tak jest. Nie, nawet gorsze troszeczkę. Te co znaleźliśmy. Tutaj częstość regeneracji zdrowia jest 5%, a tu mamy 6%. Tylko, że są inne statystyki do wartości odporności na mistycyzm. Dobra, nie chcę tego. Tego. To wytrzymałem, a zostawię na wszelki wypadek. Sprzedam po końcu, jak skończymy misję. To nie. To też nie. To mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. To nie jestem przekonany, także sprzedam. O, ale to jest trochę lepsze chyba. Do zaciekłości plus 7. To jest 8 plus 6, ale tu do generowania zasobów, do zdrowia z tego przedmiotu. No to też nie chcę. To sprzedajemy. Spodnie sprzedajemy, buty na pewno. Helm Berserkera też jest słabszy. To wszystko idzie do sprzedania. Do wytrzymałości 14. O, to ten amulet jest lepszy, bo jeszcze można kamyk tutaj włożyć w niego. I tu jakiś pas. Też go nie chcę. Dobra, teraz sprawdźmy, czy mogę... To wszystko się mogę nauczyć. No okej, dobra. Także kamyki nam zostają tutaj i ten amulet na razie nam zostaje. Gitara. Idziemy dalej szukać smoka. Mamy pusty plecak, także dobrze jest. Tutaj jakieś złoto zawsze będzie. O kurde. Ledwo tam udało mi się przebiec. Dobra, trzeba uważać na te płomienie. To nie ma, że boli. Będzie trzeba gdzieś odskakiwać. Bo nas może tu pozamiatać przez przypadek. Okej. Pas wypadł, weźmiemy. Raczej ten płomień nie powinien nas zabić jako... Gdzie on się podział? Nie powinien nas zabić tak... Za jednym razem, jednym pociągnięciem, jak się w niego władujemy, ale kto wie. Kto wie, wolę nie ryzykować. O, tam jest. No, oni tam walczą, ale już też chyba zginęli. No, idę pomóc. Idę pomóc cały czas, ale jak widać nie bardzo mi to wychodzi. Okej, okay. No weźmiemy to. Jednym strzałem. O, tutaj ślady krwi. Czyli zbliżamy się, rozumiem, tak? Zbliżamy się do legowiska.
tutaj będzie pewnie końcowa walka. Nie będę wyłączał kamery tym razem, mam nadzieję, że ten filmik jest krótki, chociaż znając życie pewnie będzie długi. Jest jej legowisko. Jest smoczysko. Ciekawe, czy się uda dotknąć. Trochę się denerwuję. You're not gonna make this easy for me. Kurde, jakieś pożary robi, ale nie wiem, czy to jest groźne dla mnie, czy nie. No jest groźne, jak widać, jest groźne. No dobra, to będzie większa przeprawa. A i zginąłem. Okej. Zginąłem. No chciałbym się zamienić. Coś to nie działa. No dobra, działa. No nie mogę go tu zniszczyć w żaden sposób. Dobra. Coś mi się wydaje, że to będzie ciężka walka i może się nie udać. Czekamy. Gdzie ten smok jest? Wszystko pali ogniem. Nie, źle, 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 źle. Nie mogę, nie mam szału. Dobra. Nie mam też miksturek, także będzie ciężko. Będzie ciężko. Jak go tu podejść? Kurczę. Na jednego strzała jesteśmy. Bardzo mam gdzie uciekać w tym momencie. Przyznam, że jest nieciekawie. Połowę życia mu zostało jeszcze, także dosyć dużo, biorąc pod uwagę, że zużyliśmy całą tamtą fazę. I na dodatek nie mam skąd brać mikturek już. Aj, dostałem. Wszystko płonie. Wiem, że ostatnia faza mną pozamiata. Coś mi zrobił, bo nie mogę się ruszyć. Znowu się zbugowałem.
answers the call of flesh and blood, you would be free. No nie wiem, czy to się uda. Najgorsze, bo zużyłem wszystkie miksturki od razu. Uciekaj. Kurde. Mówię, uciekaj, to stoi w miejscu. Cymbał. Dobra, kurczę, zagapiłem się. Za bardzo chciałem. Za bardzo chciałem tutaj nawalczyć. Mnie zabiło. Dobra, ostatni token został, także zaczyna się robić nieciekawie, proszę państwa. Bo nie jestem w stanie tego smoka chyba tutaj pokonać. Za pierwszym podejściem, no niestety. Nie ma tych ataków skomplikowanych jakoś bardzo. Tylko nie mogę się dać wciągnąć w jakąś taką dziwną jego fazę, żeby mnie spalił. No właśnie, to takie coś jest bez sensu, totalnie. Ładować mu się w sam środek. Nie trafiłem go. Nie wiem, czy go w ogóle uderzyłem. Za mało mam ładunków, żeby szału sobie naładować. Dobra, w tamtą stronę pali. Byłaś spłonieni. Dobra, wleźliśmy w ogóle w sam środek. No, powiem wam... Od początku ja bym tak się zachowywawczo... Próbował zachowywać. Może coś by z tego było. Kulka mocy. Nie wiem, czy ta kulka mocy nam czymkolwiek pomoże, ale... Ale może akurat. Może pomoże. No nie podchodzimy, nie podchodzimy. Jak jest ta faza ognista, to nie podchodzimy w ogóle. Próbujemy się nie dać sprowokować. Aj, uderzył mnie ogonem. Uciekaj. Dobra, jest znowu faza ognista. Poczekamy, aż nam się życie odnowi. Dobra, pali wszystko, co się da spalić. Uciekamy od niego. Niestety, życia mamy mało. Te ataki są dosyć mocno. Uciekamy. Znowu nie mamy życia. Mamy jedną miksturkę, no nie wiem.
spadamy. Nie ma miejsca w ogóle, żeby się tutaj jakoś poruszać. Za mało staminy teraz jeszcze mam. Także nie mogę nawet sobie za bardzo z nim powalczyć, bo nie będę mógł odskoczyć. Aj, dostałem. Zagapiłem się. Kurde, uciekł. No, to był ostatni token. Ona nie ma życia już praktycznie. Ale ja już nie mam tokenów. Odsuń się. Kurczę. Dobra, teraz, albo nigdy. Jest! No, powiem wam, że nie spodziewałem się. Jeszcze on tu gada. Nie spodziewałem się, że uda mi się tego smoka zabić. Już, no nie wierzyłem w to. A tu proszę bardzo. Udało się. Już praktycznie nie miałem życia. Nie miałem tokenu, bo wszystkie straciłem. Let us see what power you hold. Step away from the egg. Ganesh, I saw you fall. We all thought you were dead. Thank Anathea that you are alive. Silence! Your time posturing as the Ascended is at its end, Araman. Rest now, Ascended. You are free. If Ashara is dead, then the egg must be the new voice of Nedra. Let go of me! The cults are headed towards Stormfall. We need to act! Their target is the palace. Move back! Dobra, muszę dostać się do pałacu. Tutaj coś się wydarzyło. Ej, wszyscy poginęli. Skrzynkę mi zajumali! O, bandyci. O, bandyci. A, bo jest... To jest Stormfall w ogóle? No dobra, to jest jeszcze nie koniec misji. Wszyscy tu poginęli. Miałem nadzieję, że to koniec misji. No, smoka zabiłem. It's you. You're hurt. What happened to save her? If she falls, it's all for nothing.
them go. There you are. I thought you dead. My essence lost. Not yet. Not until I take you with me. I gave you a gift. If you won't accept it, I will simply break you open and take it back. Kolejna walka z bossem. Halo. Ja nie chcę walki z bossem kolejnej. Zaraz umrę, bo nie mam tokenów ogólnie rzecz biorąc. Ciekaw jestem, co się stanie, jak umrę. Nie mam miksturek. Nie miałem kiedy odpocząć. No i zaraz mnie zabije. Może mam umrzeć. Może mam nie wygrać. No nie jestem w stanie tego wygrać. No właśnie. Fury burns within you. The symptom of a hopeless fight. Give in and surrender your pains to me. Once we were connected by the essence bound inside of you, tied together as a family within one consciousness. Let us be a family again. It's a waste of effort. I'll never serve you. Suit yourself. Father. Nedra, world between worlds. Let fury travel the path between the bed of creation and the foundation of law. Let it bridge the rivers of death and the soundless. Voice of Nedra, commend me to your master. Voice of Nedra, commend me to your master. Save her. If she falls, it's all for nothing. We'll arrange transport to a medical facility at once. Father, Val! I'm just glad you found the champion at all. Champion? Sir! Awake already? I wasn't expecting you to be up for weeks. There is much we need to discuss. Follow me. Okej. Mamy z nim porozmawiać. Tutaj nie ma nic. Okej, mamy z nim porozmawiać. No to porozmawiamy. Czy da się włączyć mapę? O, rozbudowa Stormfall. Nowe budynki są teraz dostępne, aby pomóc ci w walce z nadchodzącym atakiem Arimana. Oczywiście cofnęliśmy się w czasie, jak było widać. Diamentowy Bank, Pałac Stormfall, Instytut Pierwotnych i Garnizon Poszukiwaczy pomogą twojej postaci stać się potężniejszą oraz zwiększą wydajność Stormfall. Rada regencyjna jest najważniejsza, aby przygotować obronę miasta przed Arimanem. Upewnij się, że ukończono jak najwięcej projektów, nim on zaatakuje. Okej, tak to teraz wygląda. Tak myślałem właśnie. Pałac Stormfall. Dobra. Czy jak z nim nie pogadam, to tutaj mogę sobie skończyć grę i pogadać z nim w następnym odcinku? Bo tutaj mamy pewnie portal i tu się odrodzimy. No tak, to jest środek. Dobra, porozmawiamy z nim już w następnym odcinku, bo na dzisiaj i tak tutaj troszeczkę nam już zeszło. Zabiliśmy Oszarę, gdzie nie wierzyłem, że się uda, a się udało.
Mam nadzieję, że jak teraz sobie wyjdę z gry, to później tu się pojawię z powrotem, ale powinienem pojawić się tutaj normalnie z powrotem i będzie można z nim porozmawiać. Także powinno być wszystko ok. A na dzisiaj to tyle, także będziemy kończyć. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.